Złomowisko Muzyczne Poszukiwania to pierwsza taka propozycja kulturalna w Świdnicy. Jaka jest jego idea, skąd pomysł? Pomysł wziął się właściwie z moich zainteresowań, bo od dawna interesuje mnie dźwięk jako dźwięk. Dźwięk nie tylko muzyczny, hałas, cisza to też pewien rodzaj muzycznej aktywności. No i postanowiliśmy zorganizować takie warsztaty w poszukiwaniu nowych dźwięków, nowych brzmień, niekoniecznie tych ładnych, harmonijnych, muzycznych, natomiast służących do celów muzycznych. Co tutaj konstruujecie? Dzisiaj z młodzieżą ze Świdnicy budujemy nietypowy eksperymentalny instrument o nazwie daksofon. Jest to instrument smyczkowy, w którym źródłem dźwięku jest listwa drewniana. Nietypowy instrument, który daje na pewno nietypowe rezultaty dźwiękowe. Ty sam lubisz takie eksperymenty muzyczne, jesteś konstruktorem. Co udało ci się zrobić? Faktycznie w tych eksperymentach już mam jakieś doświadczenie kilkuletnie. Budujemy razem z moim zespołem Małe Instrumenty we Wrocławiu różne nietypowe wynalazki dźwiękowe, konstrukcje grające. No jest ich całkiem sporo. Myślę, że trudno byłoby wymienić je tak z pamięci, tym bardziej, że niektóre nazwy są dosyć skomplikowane i trudne, ale na pewno już gdzieś z 70 instrumentów powstało w tej pracowni, takich prototypowych, grających nietypowym dźwiękiem. Jest to proces, który nazywamy samoróbka, czyli coś poświęcone własnej pracy, indywidualnej kreacji, zmaganiu się z własnymi ograniczeniami technicznymi i manualnymi. No i taki rozwój uważam za bardzo cenny, nie tylko z powodów muzycznych, ale w ogóle takich socjologicznych. Czy ten instrument, który tutaj stworzycie, będzie później gdzieś zaprezentowany szerszej publiczności? Zobaczymy, być może tak. To jeszcze wszystko przed nami. Natomiast na pewno we własnym gronie będziemy wypróbowywać. Będzie to też jakby instrument elektroakustyczny, więc podłączymy go do systemu i coś tam może pogramy troszkę. Ale to właśnie dzisiaj jeszcze na złomowisku? Tak, pod koniec warsztatów. Zobaczymy jeszcze, ile nam zejdzie budowa tych instrumentów. Teraz właśnie trwają warsztaty, później mamy koncert. Co na tym koncercie? Po warsztatach zakładamy kapelusze i będziemy się bawić jako Johnny Trzypalce, czyli niegrzeczne country.